Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się przez moment na tej Ewangelii. Pan Jezus jest tym, który chodząc po ziemi był bardzo niewygodny dla arcykapłanów, dla faryzeuszy, dla uczonych w piśmie. Był niewygodny dlatego, że mówił o sercu. Ludzie byli uczeni, że trzeba się skoncentrować na formułkach, na ilości przykazań. Byli uczeni tego, że trzeba dbać po kolei o każdy szczegół religijny. A było pomijane serce. Na serce nikt nie zwraca uwagi. Jezus jest tym, który wraca i pokazuje, Bogu chodzi o serce. Bogu dzisiaj również chodzi o Twoje serce. Żebyś zaczął traktować Jezusa jak przyjaciela. Nie jak kogoś, kogo to by się narzuca przez Kościół. Nie. Jako formułki, nie jako przykazania, tylko jako przyjaciela. To jest to wypełnienie przykazań. Nowe przykazanie wam daje, abyście się wzajemnie miłowali. Na tym polega wypełnienie przykazań, a Faryzeusze odbierali to jako zmianę. Jezus mówi, ja nie zmieniam, tylko daję wam coś, co jest najważniejsze. Dopiero potem możecie dbać o jakieś szczegóły. Ale najpierw potrzebna jest między Wami miłość, życzliwość, normalne podejście, normalne traktowanie się, a nie w taki sposób, który poniża albo jest wulgarny. I, I myślę, że dzisiaj, jak spojrzycie na swoje domy, na swoje rodziny, to znowu od tego trzeba zacząć. Nie wiem, czy patrzycie na swoich rodziców jako na przyjaciół, że oni chcą dla Was dobrze. Że was kochają. Ale prawda jest taka, że cokolwiek się wydarzy w Twoim życiu, na końcu i tak wrócisz do rodziców. Nawet jak jest taka sytuacja, że gdzieś ludzie się rozwodzą, to jest ten moment, że wraca się do domu, wraca się do rodziców. Te więzi są tak silne. A, a zobaczcie, jak ich traktujecie dzisiaj. Czy jest z Waszej strony jakiś krok do przodu, że robię coś dla nich. Czy tylko odliczam? Mam wyrzucić śmieci, ale ja miałem wyrzucać w nieparzyste, a brat miał w nieparzyste, więc dzisiaj nie jest mój dzień, to ja dzisiaj nie wyrzucam. Ale brat jest chory. Dzisiaj jest nie mój dzień, to ja dzisiaj nie wyrzucam. Mama idzie sama wyrzucić. I mamy poczucie, że wszystko w porządku, bo tak się umówiliśmy, ale to nie jest miłość. I to o tym nam mówi Pan Jezus, że trzeba. Że wypełnić prawo, coś więcej niż prawo z mojej strony. Miłość jest czymś więcej. Nie że odtąd, dotąd i liczę, tylko chcę dać więcej, chcę kochać. I dopiero wtedy no, jest w tym przestrzeń dla Pana Boga, aby, aby Bóg mógł być Twoim przyjacielem, żeby Go nie traktować tylko zewnętrznie, ja mam. Takie przekonanie, tak to widzę w swoim życiu, to jest konieczne, żeby z Nim zacząć rozmawiać. I tutaj nie potrzeba dużo. Nawet jeżeli sobie usiądziecie wieczorem, nawet bez klękania, ale żeby usiąść wieczorem i przez pięć, dni, pięć minut powiedzieć Panu Bogu, jak ten dzień wyglądał. Po prostu opowiedzieć Mu o tym. Panie Boże, dzisiaj chcę Ci podziękować za to i za to, i za tę rozmowę, i za to spotkanie. A tutaj było, tu Ci za to chcę przeprosić. To nie było dobre. A za to chcę powiedzieć, że tutaj mi dałeś dużo piękna i mogłem to zobaczyć, temu się przyjrzeć. Za tę ocenę Ci dziękuję, za takie nastawienie nauczyciela. Tutaj nie nauczyłem się, ale jakoś to zostało tak, się okazało, że nie było jedynki za to. I, i tak dalej. Chodzi o, o takie normalne traktowanie Pana Boga, że ja Mu chcę opowiedzieć, bo Go kocham. Jak kogoś kochasz, to przebywając z nim po prostu mu opowiadasz. Chcesz mu opowiedzieć o tym, czym żyjesz. I, i dzielisz się. Nawet jeśli ta osoba to wie, to słyszała, to zna, to o tym chcę opowiedzieć, bo, bo ją kocham. Chcę, żeby znała to ode mnie. Nie tylko od kogoś, ale że ja to jej mówię. Jeżeli chcesz budować relacje z Bogiem, a to jest Twój wybór, bo my wybieramy, z kim budujemy relacje. Kogoś unikamy. Z kimś relacje budujemy. Jeżeli chcesz budować relację z Bogiem prawdziwą, to nie da się bez mówienia Bogu o sobie swoimi słowami. To jest konieczne. A dopiero potem do tego dochodzą inne rzeczy. Ale jesteście w takim wieku, że relacji sztucznej już nie będziecie utrzymywać. Nie da się być w relacji sztucznej z Panem Bogiem i mówić, że wszystko jest w porządku. Będziecie tęsknić albo za czymś prawdziwym. Albo z Boga zrezygnujecie. Z Bóg z Was nie zrezygnuje, bo on jest w relacji takiej, że oddał za nas życie. Tylko ja na to nie muszę tak odpowiadać. Tak samo jak rodzice zrobili bardzo dużo dla Was, żebyście dzisiaj mogli być w tym miejscu. Odmawiali sobie pieniędzy, odmawiali sobie wakacji, odmawiali sobie urlopów. Wozili was jak taksówkarze z jednego miejsca do drugiego, dbali o korepetycję, o zajęcia dodatkowe, odmawiali sobie bardzo dużo, żebyście dzisiaj byli w tym miejscu. Czy jest wdzięczność z Twojej strony za to? Może jest, może nie. Jakby oni nie robili tego po to, żeby mieć wdzięczność, tylko robili to po to, bo Cię kochają. I tak samo i ze strony Boga, że On robi to po to, bo Kocha. A czy będzie odpowiedź z Twojej strony? Może będzie, może nie. Oby była. Ale Bóg jest tym, który po prostu kocha, po prostu daje. I to, to nowe przykazanie, wypełnienie prawa i proroków na tym polega. Na sercu, na miłości. Do czego jesteśmy przez Boga wezwani i do czego on nas zaprasza. Że niech to będzie jakieś takie podsumowanie tego dnia naszych rekolekcji. i pomyśl. Czy, czy chcesz mieć przyjaciela w Bogu? Czy chcesz takiego przyjaciela? Bo jeżeli chcesz, to najprawdopodobniej potrzebujesz zrobić jakiś krok. Jak powiedziałem, wystarczy 5 minut dziennie, ale żeby ten krok był, on będzie się potem rozwijał w, jakim, w jakąś stronę. A jeżeli mówisz, że ja nie chcę tej przyjaźni, to, to Bóg będzie dalej czekał. On nie zrezygnuje. Będzie ojciec, który wychodzi i czekasz, przyjdziesz. Ale, ale to jest Twój wybór, bo w Bogu masz przyjaciela i sprzymierzeńca. Potrzebny jest krok też z Twojej strony do Pana Jezusa. Amen.